Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam moi drodzy na Gambit Evansa. Pokrótce omówię to otwarcie, jak to wygląda, po co się to gra i czy warto. Przede wszystkim jest to poradnik dla osób początkujących, które pragną takiej żywiołowej gry w debiucie. Za pośrednictwem Gambitu możemy właśnie poświęcać pionki za cenę rozwoju. Pamiętajmy, że Gambit to jest zawsze właśnie poświęcenie czegoś za rozwój figur za rozwój centrum, za zrobienie szybciej roszady. I przejdźmy, moi drodzy, do rzeczy. Gambit Evansa wygląda następująco. Na początku zagrywamy sobie E4, przeciwnik E5, skoczek F3 z atakiem oczywiście na piona. Tutaj skoczek wychodzi tego piona broni i wychodzimy gońcem na C4 i goniec na C5. Aktualnie mamy partię włoską, lecz to białe właśnie decydują o tym, czy będzie tutaj zastosowany Gambit Evansa. Gambit Evansa wygląda następująco. Ruch B4. Dla niektórych pewnie jest to zaskoczenie. Powiem tylko, że w dzisiejszych czasach na wyższym poziomie raczej tego gambitu się nie stosuje. Silniki troszeczkę tutaj pokazują przewagę dla czarnych, ale pragnę was uspokoić. Osoby początkujące jak najbardziej mogą, mogą grać ten gambit, żeby próbować rozwijać taktyczne e, zmysły szachowe, żeby dużo e, liczyć wariantów. W ostrych pozycjach to jest bardzo, bardzo potrzebne. I teraz o co chodzi w tym posunięciu? Moi drodzy, przede wszystkim prowokujemy tutaj, Gońca do wybicia tego pionka, za cenę uzyskania szybkiego centrum. Po ruchu C3 jesteśmy już przygotowani na to, żeby zagrać od razu ruch D4. Ja sobie zdaję sprawę, że pewnie nie wszyscy lubią oddawać piony w centrum, ale do odważnych świat należy, moi drodzy, polecam poświęcać pionki w gambitach, aby próbować przeciwnika no, zaskoczyć, to jest po pierwsze, a po drugie, żeby próbować go. Na najzwyczajniej w świecie szybko ograć i teraz po ruchu C3 są dwie możliwości na przykład goniec na C5 lub na goniec, goniec na A5 oczywiście goniec na A5 jest według mnie troszkę lepszą kontynuacją z tego względu, że tutaj cały czas jest goniec na związaniu i D4 już jest nieco utrudnione aczkolwiek tak też się grywa ale wszystko po kolei moi drodzy Zacznijmy może sobie od posunięcia goniec na B6, bo taki ruch też się widuje, ale tego posunięcia absolutnie się białymi nie boimy, nawet się cieszymy. Od razu powiem jak można tutaj reagować. Po takim ruchu bardzo szybkim i fajnym zagraniem jest ruch A4. O co chodzi? Przede wszystkim chcemy zagrać A5 i złapać tego gońca. Już istnieje pewnego rodzaju pułapka, zagrożenie. Jeżeli, na przykład, skoczek by tutaj tego pionka wybił, no to mamy bardzo fajne zagranie A5. Goniec na C5 musi grać jedyne. No i gramy oczywiście C3 z tym samym skutkiem na d4. No oczywiście skoczek na c6 y, i tutaj można zagrać od razu d4. Można również zrobić roszadę, kończąc rozwój. A d4 nam nie, nie ucieka, więc tak naprawdę mamy ten sam skutek w lepszej wersji, gdyż tu jest pionek wysunięty i zawsze jest możliwość tego gońca wstawienia na a3. Istnieje taka opcja. Y, dobrze. Ale po B4 oczywiście i wybicie jest tutaj częstszym gościem na szachownicy i trzeba sobie wiedzieć, trzeba wiedzieć, jak sobie poradzić. Gramy oczywiście C3. Teraz przeanalizujmy sobie posunięcie goniec na C5. Taki, ta, taka druga odnoga powiedzmy. No i tutaj oczywiście gramy od razu ruch D4. Są dwie opcje, oczywiście: No albo wybicie albo odejście gońcem na B6 jeżeli odejdziemy gońcem na B6 istnieje oczywiście taka opcja jak zbicie pionka na E5 i mamy odbitego pionka można próbować później grać na przykład goniec G5 wykorzystując to, że pionek pilnuje pola F6 kończąc rozwój robiąc roszadę, wyprowadzając skoczka na D2, wyprowadzając hetmana na B3 z opcją ataku na F7 takie są mniej więcej plany gry po takich ruchach Aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę zdecydowanie wybicie, gdyż w ten sposób czarne zdobywają pionka i starają się nas tutaj męczyć. I teraz są znowu dwie opcje, moi drodzy. Albo szach na b4, albo goniec na b6. Goniec b6 jest troszeczkę słabszy dla czarnych, bo daje białym tempo do następnego posunięcia, ale sobie oczywiście zobaczmy. Po goniec b6 można spokojnie zrobić roszadę i na przykład po ruchu skoczek f 6 Mamy od razu taki strzał e5 i tutaj bardzo niebezpiecznie ten skoczek, znaczy niebezpiecznie, no skoczek ma po prostu ogromne problemy e, i od razu możemy atakować w centrum, gdy mamy zrobioną ruszadę. Pamiętajmy o tym, jak kończymy praktycznie rozwój, to możemy już atakować centrum. I jeżeli w tym momencie, e, po, zamiast skoczek f6, czarne by zagrały na przykład d6, to jest nieco lepszy ruch dla czarnych, gdyż otwiera to gońca, i nie pozwala tak łatwo zagrać E5. My się białymi w ogóle tym nie przejmujemy i zagrywamy sobie skoczkiem na C3, wyprowadzając kolejną e, figurę. I na przykład e, po zagraniu skoczek na F6 e, możemy od razu tutaj E5 zaatakować przeciwnika. Myślę, że z dużą przewagą. Dlaczego? Bo na przykład po wybiciu e, możemy na przykład zagrać goniec A3. Bicie oczywiście też wchodzi w grę, jeżeli chcemy wymienić hetmany, ale goniec A3 myślę, że jest bardziej agresywnym posunięciem. Nie pozwalającym zrobić roszadę przeciwnikowi. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj stracimy bardzo dużo pionków, jeszcze jeden pionek na d4 wisi, ale czasami mamy opcję wybicia na e5 i atakowania pionka f7. Niezwykle ostra pozycja. Pamiętajmy też, że wieża wchodzi do gry na e1, więc tutaj czarne musiałyby grać bardzo, bardzo uważnie, ale przewaga białych jest tutaj, no jest przewaga białych, tak po prostu, mimo tak dużej straty pionków. No moi drodzy, przejdźmy sobie troszeczkę do początku. Oczywiście tutaj nie zagłębiam w te debiuty aż tak bardzo głęboko, gdyż nie ma sensu według mnie dla osób początkujących aż tak bardzo mocno iść do przodu, gdyż po pierwsze, możemy nie zapamiętać wariantu, a po drugie, starajmy się uczyć samodzielnego myślenia w ostrych pozycjach. To znaczy, na początku staramy się grać w miarę poprawnie debiut, co teraz staram się Wam zobrazować, a potem próbując o własny, własnych sił i próbując atakować przeciwnika, raz się pewnie uda, raz się nie uda, kwestia wyszlifowania troszeczkę i moi drodzy tutaj na przykład tak, po wybiciu, po wybiciu bardziej nieprzyjemnym ruchem jest zagranie gońcem na b4, nieprzyjemnym ruchem bardziej dla białych oczywiście, gdyż to troszeczkę może utrudnić rozwój, ale białe tutaj się absolutnie nie przejmują i zagrywamy skoczkiem na d2. I teraz tak moi drodzy, planem białych oczywiście jest zrobienie roszady, ustawieniem hetmana na b3, ustawieniem gońca na B2, powiedzmy przepchaniem pionka na E5 w pewnym momencie, gdy skoczek stoi na F6 jak można na przykład reagować po takim ruchu, no bo taki ruch wydaje się tutaj bardzo mocny gdyż atakuje wieżę i tutaj jest podwójny atak na pionka D4 nic bardziej mylnego, bardzo ciekawa pułapka w tym momencie następuje, mianowicie można od razu wybić na F7 tutaj pionka, po wybiciu mamy sprytny szach hetmanem oczywiście po odejściu gdziekolwiek króla odbijamy tutaj i tego gońca, nawet istnieje ruch taki d5 Ale szarpnięty król Zderoszowany król może mieć już ogromne problemy Więc tutaj biała Białych przewaga jest zdecydowanie Wysoka, bardzo duża Moi drodzy, no i myślę, że W tym momencie też nie ma tutaj co za bardzo Wnikać w pozycję, to jest kwestia właśnie Następnego planu gry Jaki, jaki tu już wystarczy pamiętać Jak już wspomniałem, zrobienie roszady Hetman b3, koniec b2 E5, D5, czasami atakujemy tutaj figury. Troszeczkę podejdźmy do tego bardziej intuicyjnie. Szachy na pewno mogą sprawiać wtedy więcej przyjemności. Moi drodzy, po takim ruchu, przepraszam, po C3 istnieje oczywiście jeszcze ruch goniec na A5, który jest. Nieco lepszy już dla czarnych, gdyż właśnie trzyma tutaj to związanie. Ale mimo wszystko białe zagrywają posunięcie D4. Nie boimy się absolutnie. Po wybiciu na D4 istnieje kolejne dobre zagranie. Zobaczcie, że tutaj już mamy dwa pionki mniej, ale nam chodzi przede wszystkim o rozwój figur. Można tutaj zastosować taki ruch Hetman na B3. I teraz plusem. Powiedzmy, dla białych jest to, że jak goniec stoi na a5, to skoczek nie może nam tutaj zagrać na a5, atakując hetmana i gońca, a my już wywieramy presję tutaj na przeciwniku. I powiedzmy, no, hetman e7, na przykład bronimy tego pionka, to szybciutko robimy ruszadę, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, pionek jest nietykalny, gdyż grozi wieża na e1 i tak naprawdę nie wiadomo, jak tutaj reagować czarnymi. Powiedzmy, czarne y, skuszą się na wzięcie pionka, no to kolejnego pionka odbijamy skoczkiem, i teraz tak, jeżeli goniec wybije na C3, oczywiście odbijamy hetmanem. Tutaj przewaga białych jest ogromna według mnie, gdyż mimo, że mamy straty pionki, dwóch pionków. To para gońców bardzo nam to rekompensuje. Hetman uderza w pionka na G7, trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Tutaj grozi na przykład posunięcie goniec A3, na przykład skoczek na F6 moi drodzy, goniec na A3 D6 i można tutaj przeciwnika poczęstować ruchem. E5 I bardzo groźnie to może wyglądać. Oczywiście znowu odsyłam do praktykowania mniej więcej tych pozycji. To nie jest tak, że tutaj od razu białe wygrywają i to jest takie proste. Absolutnie nie. Nie ma takich debiutów, że od razu wygrywamy. Chyba, że oczywiście przeciwnik popełni duży błąd. No i ta pozycja myślę, że jest całkiem, całkiem ciekawa. Moi drodzy, przedstawię teraz wam kilka ruchów w gambicie Evansa. Bo tutaj tak naprawdę nie ma więcej takich. Super odnóg, że tak powiem, na podstawie jednej partii z XIX wieku, z połowy XIX wieku, gambit Evansa. Krótka partia, niezwykle żywiołowa, i omówimy sobie poszczególne również posunięcia. I P4, po E5, Skoczek F3, Skoczek na C6 i Goniec na C4, Goniec na C5. Oczywiście gramy ruch B4. Jestem ciekawy, czy w ogóle są tutaj zwolennicy Gambitu Evansa. Jeśli nie, to serdecznie polecam. Jeżeli ktoś jest E4owcem i osobą początkującą, można próbować sobie tutaj grać. Powtarzam, żeby wyrobić sobie zmysł takiego taktycznego myślenia. Goniec zabija tutaj w tej partii na B4. Oczywiście jest posunięcie na C3 i Goniec zagrywa na A5, co nas bardziej tutaj interesuje. I Moi drodzy, w tym momencie właśnie białe zagrały d4. d4 oczywiście zostało zagrane. Po biciu na d4 białe zrobiły roszadę. No i co zagrały w tym momencie czarne? Czarne wyprowadziły skoczka. No i taka pozycja może nam powstać bardzo, bardzo często i trzeba wiedzieć, jak reagować. No i tutaj białe zareagowały dosyć ciekawie, lecz w tym momencie ruch E5 jest myślę, że najlepszą kontynuacją, żeby od razu tego skoczka szarpnąć. Takie opcje są na przykład E5 i potem wybicie tutaj pionka, jeżeli chcemy uzyskać centrum. Lecz białe w tym momencie zagrały goniec na A6, bardziej agresywne posunięcie. Utrudniające przede wszystkim zrobienie roszady. Przypominam osobom początkującym, że jeżeli tutaj jest pole szachowane, to król absolutnie nie może zrobić tej roszady, przechodząc przez właśnie pole szachowane. W partii nastąpiło zagranie D6, no i właśnie białe tutaj postanowiły się bardziej szarpnąć, mianowicie E5. Zauważcie, białe za wszelką cenę nie chcą pozwolić czarnym zrobienie, na zrobienie roszady. Po wybiciu na e5. Oczywiście po wybiciu na przykład e, skoczkiem, e, również można wybić skoczkiem, e, e, bicie na e5 i wieża na E1 na końcu sobie stanie i próbuje wybić na e5 pionka. Po wybiciu na e5 Hetman zagrywa na B3. Zobaczcie, te działa tutaj ustawione w stronę króla są bardzo, bardzo groźne i bardzo silne. Czarnymi trzeba nie lada sztuki, żeby próbować się wybronić, ale pozycja już jest, e, moi drodzy, po dziesiątym ruchu, pozycja już jest opłakana dla czarnych. Może tego nie widać od razu, no ale po ruchach e, pokażę Wam i udowodnię, że jest bardzo ciężko. Jak się bronić przed tym posunięciem? No, taki ruch goniec e6 raczej w grę nie wchodzi, gdyż po prostu wybijemy to do końca. Goniec a3 nas tutaj, nas tutaj świetnie asekuruje. W partii zostało zagrane hetmane, hetman na d7. No dobrze. Pamiętajmy, że wszystkie figury, jak wyjdą do ataku, jest silniejsza sytuacja dla, dla nas. Oczywiście mówię tutaj o skoczku, lecz ten skoczek, mimo wszystko, spełnia teraz bardzo ważną rolę, gdyż broni pola C3. Więc zagrywa wieża na E1. I zauważcie, kolejna siła weszła do akcji, zostało zagrane w partii E4. No właśnie, wydaje się, że tutaj jest teraz spory problem. Gdyż nie wiadomo, jak tego pionka atakować. Oczywiście istnieje taki ruch jak skoczek, na przykład G5, co jest bardzo dobrym posunięciem, jak najbardziej skoczek D7, ale tak za bardzo nie chce nam się wycofywać tutaj skoczka, więc skakuje kolejny skoczek. Tylko co się stanie z tym pionkiem na C3? Moi drodzy, zaufajcie sobie troszeczkę swojej intuicji szachowej i oddajmy tutaj sporą część pionków przeciwnikowi za cenę szybkiego ataku. Zobacz, zobaczcie, gramy gońcem na C3. Tak poszło w partii, co się wydaje najlepszym posunięciem, gdyż tutaj wiąże skoczka, z atakiem na wieżę tutaj atakuje. Od razu wieżę i można by powiedzieć, że białe muszą zareagować w taki sposób, żeby od razu gdzieś tam wieżą uciekać. Nic bardziej mylnego, moi drodzy, szachy potrafią być bardzo, bardzo zaskakujące i w tym momencie skoczek w partii wybił na 4. W ogóle białe się nie boją oddać kolejnej figury. Rzecz jasna, goniec wybił tę wieżę, która tutaj na linii była bardzo groźna, ale wieża wybiła na A1 spokojnie i czekamy na rozwój sytuacji. Oczywiście nie polecam od razu konsumować tutaj figur, gdyż trzeba stwarzać groźby przeciwnikowi. Teraz to bicie byłoby zdecydowanie wygrywające z odsłoną tutaj na, sz na króla, szachując go. Król zagrał na D8 w tej partii. I moi drodzy, jak tu próbować się dobierać do przeciwnika dalej? Otóż skoczek zagrał w tej partii na G5. Bardzo ważny punkt na F7. Zauważcie, że teraz grozi takie zagranie jak skoczek A5. No i zostało to wykonane. Lecz białe tutaj się nie przejmują i e, mają piękną kontynuację do gry. Oczywiście. E, Chce nam się uciec z tym hetmanem, ale pamiętajmy, jak będziemy spróbować wtrącać posunięcia przeciwnikowi, jesteśmy silniejszymi szachistami. I teraz trzeba oczywiście dobrze policzyć te warianty. Biały zrobił to perfekcyjnie i zagrał skoczkiem na E5. Okazuje się, że po wybiciu hetmana, a raczej to trzeba wykonać, nie bijemy hetmana na D7, moi drodzy, tylko Bijemy na F7. Zauważcie, że król jest w pułapce i hetman musi tutaj i tak oddać swoje życie, więc po wybiciu na F7 skoczek wybija na F7. Król zagrywa na D7, moi drodzy, i w tym momencie następuje szachmat w dwóch posunięciach. Zapraszam do e, zgadywania i przeanalizowania. Oczywiście, można sobie zawsze zatrzymać materiał. Moi drodzy, w tym momencie goniec dał, szacha na B5. C6 to jest jedyny ruch, który zasłania króla. Wieża E7. Piękny, szachmat. Król kompletnie nie ma gdzie uciekać. No cóż, partia na pewno widowiskowa z tych czasów romantycznych. Gambit Evansa polecam osobom początkującym zdecydowanie trochę wariacki, ale to chyba o to w szachach chodzi, żeby czerpać dużą dozę przyjemności z gry, z fajnych, otwartych pozycji. Oczywiście poz pozycyjne szachy są również bardzo ciekawe. Kwestia charakteru szachisty. Dzięki, serdeczne za oglądanie. Dajcie znać, czy materiał Wam się w tej formie podoba. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.